Dzień dobry państwu. Cieszę się, że państwo mnie widzą, choć ja państwa nie widzę i z tego powodu jest mi troszeczkę przykro. Ostatni wykład poświęcony był dynastii Merowingów, czyli budowa państwa Franków, budowa przyszłej Francji. Chrzest Chlodwiga w roku 496, według niektórych historyków w 498 czy 499, ale oni są w mniejszości, więc wydarzenie kapitalne o tym wszystkim była mowa. Ostatnio Dzisiejszy wykład będzie poświęcony dynastii Karolingów. Ostatnio wspominałem, jak to Pepin, krótki albo Pepin mały różnie, jest nazywany w języku polskim Pepin le Bref. Zachęcony przez papieża w roku 751, strącił z tronu ostatniego Merowinga, czyli Sildoryka III. I samemu postanowił zostać królem Franków. Pepin jest koronowany w roku 752 w Soissons. Koronowany jest przez biskupów, wśród których znajduje się święty Bonifacy, misjonarz. Jest królem, który przyjmuje... Sakrę e, królewską, więc jest namaszczony przez Boga, przed którym e, będzie musiał zdać sprawę ze wszystkich swoich czynów. E, w tym czasie papież Stefan II jest zagrożony przez Longobardów. E, Longobardowie był to lud pochodzenia germańskiego, który się e, schrystianizował, e, po zajęciu dużej części Italii, longobardowie aspirują do zajęcia całej Italii, w tym Rzymu. Więc papież jest zagrożony przez longobardów, ucieka z Rzymu, chroni się u boku Pepina, spotyka się z Pepinem i prosi go o pomoc. Pepin obiecuje mu pomoc, lecz w zamian za to prosi o sakrę, o ponowną sakrę królewską dla siebie, on już był koronowany przez biskupów w roku 752, jak przed chwilą powiedziałem. Ale Pepinowi zależy na tym, żeby ponownie koronował go papież i żeby to papież udzielił mu sakry e, królewskiej. Czepin jest pierwszym królem powstającej dynastii i zdaje sobie sprawę z tego, że jego władza nie jest jeszcze prawowita i chce nadać swojej władzy większej prawowitości. Tak jak powiedziałem, był on pierwszym królem nowo powstającej dynastii. Powszechnie uważa się, że jego ojciec, Karol Młot Szachl Machtel był królem. Tak jak mówiłem ostatnio, on nie był królem, był on wicekrólem sub regulus. Wicekrólem ten tytuł nadał mu swego czasu papież, po tym jak w roku 732 odniósł zwycięstwo nad Arabami. To była bardzo znana bitwa, o której mówiłem ostatnio. Więc y, Karol nie był królem. Pierwszym królem nowo powstającej dynastii jest Pepin. Więc Pepinowi zależy na tym, żeby jego władza zyskała większą prawowitość i dlatego prosi papieża o ponowną sakrę królewską, a także prosi go o sakrę dla swoich dwóch synów. Karola, przyszłego Karola Wielkiego oraz Karlomana. Karol i Karloman. papież udziela Pepinowi sakry w roku 754 w Saint-Denis, a także jego dwóm synom. Jest to taki zwyczaj, który będzie panował długo zarówno wśród Karolingów, jak i w przypadku przyszłej dynastii, czyli dynastii Kapetyngów, kiedy to król za swojego życia dba o to, żeby syn czy synowie byli koronowani za jego życia. Ponieważ król nie ma pewności, że kiedy umrze, to wielmożowie królestwa zgodzą się na to, żeby jego syn czy synowie panowali. Więc król w ten sposób się po prostu zabezpiecza, że za swojego życia dba o to, żeby y, jego syn czy synowie byli koronowani, wtedy on jest pewny, że kiedy umrze, on czy oni będą panować. Mówię on czy oni, ponieważ w przypadku pierwszych y, y, karolingów panuje ten zwyczaj, który panował wśród merowingów, to znaczy, jeżeli król miał kilku synów, to dzielił Królestwo między tych synów. Dopiero później przyjmie się zwyczaj, że starszy zgarnia, że, przepraszam, najstarszy zgarnia wszystko. Więc tym samym rodzi się nowa dynastia, jest nią dynastia Karolingów. Pepin e, wywiązuje się ze swoich e, zobowiązań wobec papieża Stefana II i w trakcie dwóch. Kampanii, mianowicie w roku 754 i 756 poskramia Longobardów, zwycięża ich, uwalnia rzym od nich. Jednocześnie daje papieżowi w prezencie rawennę oraz wiele innych miast w Italii, które to terytoria. Wraz z księstwem rzymskim, Ducatus Romanus, tworzą pierwszą postać państwa kościelnego, które przetrwa do roku 1870. Owszem, dzisiaj istnieje wciąż państwo kościelne. Ale jak wiemy, ogranicza się ono jedynie do Watykanu, jest to państwo wielkości znaczka pocztowego. Natomiast wtedy to było autentyczne państwo, jest to pierwsza postać państwa kościelnego. Czyli proszę, zobaczmy, co się dzieje. Pepin ratuje chrześcijaństwo zachodnie. Pepin jest pierwszym karolingiem, który ratuje chrześcijaństwo zachodnie. Ratuje kościół katolicki. Po ludzku na to patrząc, po ludzku, oczywiście, gdyby nie Pepin, gdyby nie Pepin, to być może kościół katolicki, kościół rzymski przestałby wtedy istnieć, patrząc na to oczywiście po, z tej perspektywy czysto ludzkiej, prawda? W dodatku, Pepin wzmacnia papiestwo, wzmacnia papieża. Dając papieżowi rozległe terytoria. Jest to tak zwany podarunek Pepina. La donation de Pepin, jak mówią Francuzi. Podarunek Pepina. Donacja Pepina, można powiedzieć. Od tej chwili istnieje bardzo mocna więź między papiestwem a królestwem frankijskim. Bardzo mocna więź. Pepinowi pozostaje jeszcze tylko odbicie Arabom Narbony i Septymanii, a także podbój Akwitanii, żeby przywrócić całkowitą jedność Galii Frankijskiej. W roku 768, przeczuwając, że niebawem umrze, dzieli swoje królestwo między dwóch synów, wspomnianego Karola. Przyszłego Karola Wielkiego i Karlomana. Starszy Karol otrzymuje terytorium, które rozciąga się od wybrzeży Akwitanii aż po Germanię. Natomiast Karloman otrzymuje Galię Środkową oraz Galię Południową. Pepin krótki, czy Pepin mały, Pepin le bref, możemy to przetłumaczyć jak chcemy. W pamięci kolektywnej jest przyćmiony przez osobę swojego syna, Karola Wielkiego. Natomiast to jednak Pepin, pierwszy karoliński król franków, był niezaprzeczalnym panem zachodu chrześcijańskiego, który przygotował dzieło swojego syna, Karola Wielkiego. I teraz przejdziemy do Karola Wielkiego. Karol Wielki, na początku nie był tak nazywany, później zyskał ten przydomek Wielki, urodzony 2 kwietnia 742 lub 747 roku, co do tej daty nie ma pewności, ale wiemy, że urodził się 2 kwietnia, syn Bertrady z syn Bertrady z i Pepina, oczywiście, Bertrada. W tradycji literackiej, w wielu tekstach literackich tamtej epoki, znaczy późniejszych, ale chodzi o teksty średniowieczne, jego matka nosi imię Berta, nie Bertrada. Karol Wielki. Od jego imienia. Zaczyna się arcydzieło starofrancuskiej epopei rycerskiej, mianowicie pieśni o Rolandzie, La Chanson de Roland, która jest arcydziełem gatunku. Oczywiście ona powstała później, na przełomie XI i XII wieku, natomiast to od jego imienia ten, ta, ta znana, słynna pieśń o Rolandzie. Mam na myśli o wersję przechowywaną w tzw. Tak rękopisie oksforskim. Zaczyna się właśnie od imienia Karola. Carles Ligeis, Nostre Empereur Hermanie. Set on est remes en Espagne. To są dwa pierwsze wersy słynnej pieśni o Rolandzie. W starofrancuskim zacytowałem tutaj. Dzisiaj powiedzielibyśmy to trochę inaczej. Czyli Karol Król. Nasz wielki cesarz. Siedem długich lat pozostawał w Hiszpanii. Kachles licheis, nostrompeche mani, czyli Kachles mani, Carolus manius, Szachle mani, Karol Wielki. To była postać tak znana, która wywierała tak ogromny wpływ, że w języku polskim wyraz król. Pochodzi właśnie od imienia Karola. Karol król, prawda? Czyli ta postać musiała na y, ówcześnie żyjących ludzi wywierać ogromne wrażenie. Y, trzy lata po swoim ojcu Pepinie umiera przedwcześnie Karloman, brat Karola, brat Karola Wielkiego. Ten Karloman miał syna, ale Karol. Wielki, przyszły wielki, nie szanując y, praw swojego bratanka, odzyskuje całość terytorium y, Pepina, całość terytorium frankijskiego, i w wieku 29 lat zostaje jedynym królem franków. Y, kontynuując politykę rozpoczętą przez swoich poprzedników, dokona Unifikacji Galii i Germanii. Coraz większe podboje uczynią z niego władcę tak potężnego, że będzie w stanie odtworzyć w dużym stopniu, w dużym stopniu, cesarstwo zachodnio-rzymskie, nieistniejące od trzech stuleci. Jego panowanie trwało 45 lat. Był on człowiekiem wiary, e, zawsze będzie go cechowała wola zapewnienia ładu i pokoju w swoim państwie, ponieważ uważał on, że są to warunki niezbędne dla każdego człowieka, żeby mógł w spokoju dbać o swoje zbawienie, które osiągnie w życiu przyszłym. Proszę zobaczyć. Władca dba o ład i pokój, żeby ludzie czuli stabilność, żeby nie czuli się nieustannie zagrożeni, żeby zachowywali wewnętrzny spokój, po to, żeby mogli dbać o swoje zbawienie, które osiągną w życiu przyszłym. Jak wyglądał Karol pod względem fizycznym. Wysoki, krótkowłosy, z sumiastym wąsem. Tradycja przypisuje mu długą brodę, tak jak w pieśni o Rolandzie widzimy Karola siwobrodego z długą brodą, lecz w rzeczywistości nie nosił brody. Był to człowiek bardzo silny. Był on zdolny pędzić na koniu, galopować na koniu przez cały dzień. Oczywiście nie galopował sam. Ktoś mu towarzyszył. Czyli ci jego towarzysze też byli ludźmi bardzo silnymi. Przecież, jeżeli ktoś je, je, jeździł czy jeździ konno, to wie, że galop jest bardzo wyczerpujący, prawda? Nawet zwykły kłus przez 15 minut może być wyczerpujący poza tym fizycznym. Natomiast on potrafił galopować przez cały dzień. Umarł, umrze w ósmym dziesiątku życia. Jak na tamte czasy, zjawisko to było bardzo e, rzadkie, ponieważ ciężko było w tamtych czasach dożyć czterdziestki. Jeżeli ktoś dożył czterdziestki, to potem już mógł żyć, nawet czasem długo, ale ciężko było dożyć właśnie czterdziestki. Karol lubi towarzystwo ambasadorów, teologów, poetów. Jest on obdarzony wielką, niecodzienną inteligencją. Mówi w języku germańskim, w którym się wychował. Nie mówi po francusku. Zresztą e, Francuzi uważają go za swojego przodka, podobnie jak Niemcy uważają go za swojego przodka. Karol mówi w języku germańskim, w którym się wychował i czyta po łacinie. Natomiast nie umie pisać to tutaj ktoś mógłby powiedzieć, że Karol był niepiśmienny. Dla nas człowiek niepiśmienny to analfabeta, który jest ogólnie, który ogólnie nie ma żadnego wykształcenia. Natomiast Karol, proszę zobaczyć, umiał czytać po łacinie, a nie umiał pisać. I było to bardzo częste w średniowieczu. Ponieważ, tak jak już na którymś z wykładów wspominałem wcześniej, w średniowieczu pisanie było sztuką, więc nie każdy, kto umiał czytać, znał litery, znał ich kształt, umiał je stawiać na pergaminie, prawda? E, a tak w ogóle, to może jako ciekawostkę powiem, jak w tamtych czasach uczono dzieci czytać, bo to nieprawda, że to były takie strasznie ciemne czasy, prawda? Nawet wtedy w VIII i IX wieku to nie, nie panowała znowu aż taka ciemnota, jak uczono dzieci czytać. Istniały szkoły przyklasztorne. Jeszcze nie było uniwersytetów, prawda, które powstają, zaczynają powstawać w XII wieku. Były szkółki przyklasztorne, do których chodzili. Chłopcy i chodziły dziewczynki. To nieprawda, że dziewczynki były całkowicie niewykształcone. One też się uczyły. I jak uczono dzieci czytać? Otóż najpierw uczono dzieci na pamięć psalmów. Dzieci recytowały z pamięci i śpiewały psalmy. Umiały je na pamięć. A potem pokazywano im księgę z psalmami. Pokazywano im psał też. I uczono w ten sposób czytać, że dzieci. Mówiono im, im, jaka to litera, i dzieci rozpoznawały tekst, który znały na pamięć. To taka ciekawa metodyka nauczania y, czytania. Ojciec Karola, Pepin, dał mu za żonę córkę. No, dał mu za żonę, tak, córkę. No więc nie jest powiedziane, że Karol ją kochał, prawda, skoro ojciec mu ją dał za żonę. Córkę Didiera, króla Longobardów, ale w bardzo szybkim czasie. Karol tę żonę wypędził. Ten katolicki yy, władca będzie miał w sumie sześć żon i wiele konkubin. Sześć żon i wiele konkubin to całkiem dużo. No, Karol miał z tym problem. Słabość do kobiet, prawda? Miał problem. Później, kiedy Longobardowie wznowią wojnę z Rzymem, Karol pomoże papieżowi. I zmusi Didiera do kapitulacji tego swojego byłego teścia, po czym przejmie żelazną koronę króla Longobardów. Od roku 774 Karol nosi podwójny tytuł króla franków i króla Longobardów. Od kiedy Karol staje się królem Longobardów, to już papieństwo nie ma z Longobardami żadnych problemów. Więc znowu, tak jak jego ojciec, tak też i Karol broni kościoła rzymskiego. Znowu można postawić tezę, y, można powtórzyć tę tezę, y, że gdyby nie Karolingowie, królowie Franków, y, to być może kościół rzymski, patrząc na to po ludzku, by się nie ostał. Więc. Yy, Poza tym potwierdza on dar Pepina dla papieża, tę donation de Pepin, podarunek Pepina, donację Pepina, przez co zapewnia sobie wsparcie Kościoła. Karol podporządkowuje sobie sasów. To jest ciekawe. Podporządkowuje sobie sasów. Przeprowadzając chrystianizację sasów. Proszę zobaczyć, to jest koniec wieku VIII. E, sasi, lud germański jeszcze nie chrystianizowany którzy to sasi niedługo potem pod pretekstem nawracania będą wyrzynali w pień naszych przodków, prawda? Chociaż sami nie byli nawróceni tak jak trzeba. Więc tutaj należy powiedzieć, że chrześcijaństwo na ziemiach niemieckich rozwija się dość późno. Apostołem na terenach niemieckich takim bardzo znanym był wspomniany wcześniej święty Bonifacy, który poniósł męczeństwo z rąk fryzów w roku 754 na pograniczu dzisiejszych Niemiec i dzisiejszej Holandii. Dopiero za czasów Karola Wielkiego właśnie zaczęto nawracać y, sasów. Nawrócono ich w trakcie siedmiu długich, wyczerpujących kampanii zbrojnych. Y, w latach 772-804, kiedy miały miejsce. Y, no, nawracano ich oczywiście mieczek, tak? jeżeli to były kampanie Zbrojne to sasów nawracano mieczem, kiedy to miały, masa, kiedy to miały miejsce masakry, deportacje, wymuszone szty na zasadzie nawrócenia albo śmierć. Da? Tak więc długo jeszcze widać było, że ci sasi, sasowie, sasi są nawróceni tylko powierzchownie. Istnieje taka epopeja rycerska, chanson de geste, o tym będę mówił w ramach innego wykładu, la chanson de Cessne. Cessne to był starofrancuski wyraz, dzisiaj mówimy saxon, czyli la chanson de saxon, pieśń o sasach, która właśnie opowiada o nawracaniu sasów, pogańskich sasów przez Karola Wielkiego. Nie możemy sobie wyobrażać, że Sasi sięgali aż do Odry. I że nawracanie Karola Wielkiego sięgało wtedy aż do Odry. Otóż Sasi nie sięgali nawet rzeki Łaby. Dzisiejsze niemieckie miasta takie jak Lipsk, Hanower, Berlin, to były miejsca zasiedlone przez Słowian. Różne plemiona tam mieszkały. Połabianie, obodryci, milczanie, łużyczanie, do współczesnych czasów, do naszych czasów. W postaci szczątkowej przetrwali tylko łużyczanie, a wszyscy pozostali, zostali wymordowani w pień właśnie pod pretekstem nawracania przez ludzi, którzy jeszcze sami do końca nie byli nawróceni. Karol broni granic swojego cesarstwa i tak powstrzymuje awarów na Dunaju, także aby chronić Bawarię. Tworzy tak zwaną Marchię Wschodnią. La Marche de l'Est po francusku, Ostmark, dzisiejszą Austrię. Dzisiejsza Austria to w imperium Karola to była właśnie Marchia Wschodnia. Wyraz marchia to znaczy ziemia przygraniczna. Ziemia przygraniczna. A markiz w tamtych czasach to nie był żaden tytuł szlachecki, lecz to była funkcja militarna. Król. Prawda? Markiz to był pan marchi, czyli ten, który musiał nieustannie walczyć, broniąc granic państwa, ponieważ był panem marchi, czyli ziemi przygranicznej. Więc yy, markiz to żaden tytuł. To król wybierał markizów pośród najwaleczniejszych rycerzy ze swojego otoczenia. Więc tak się tworzy marchia wschodnia, Ostmark, przyszła Austria. A co się dzieje na południu. Otóż Karol odpowiada na prośbę saraceńskich gubernatorów Hiszpanii Północnej, gubernatorów Hiszpanii Północnej, którzy zbuntowali się przeciwko emirowi Kordoby i wezwali Karola na pomoc, po to żeby pomógł im uregulować ich wewnętrzne Konflikty. To byli oczywiście muzułmanie, zaró, zarówno ci gubernatorzy, jak i ten Emil Kordowy, oczywiście. Więc Karol bardzo się cieszy, że może zorganizować misję pokojową, i w roku 778 yy, wyprawia się za Pireneję. Yy, ta wyprawa kończy się klęską. Ta klęska. Bardzo znana bitwa, kiedy Karol ponosi klęskę, 15 sierpnia 778 roku w wąwozie Honsevaux. Ta bitwa jest osią, wokół której zostanie w przyszłości zbudowana pieśń o Rolandzie, arcydzieło gatunku, arcydzieło starofrancuskiej epopei rycerskiej. E, lecz... Wbrew temu, co czytamy w pieśni o Rolandzie, Karol nie był pobity przez Saracenów, ale przez Basków. Pisze o tym już w roku 830 Eginhardt, autor Wita Karoli, Życia Karola, Żywotu Karola. No ale trudno powiedzieć żywotu, bo on nie był jednak kanonizowany, więc Życia Karola. Dzieło skomponowane, ułożone w roku 830. I ten Eginhardt, wita Karoli, pisze, że Karol, przeprawiając się przez Pireneję, doznał nieco perfidii ze strony Basków. To jest dosłowne tłumaczenie tego, co pisze Eginhardt, i może nie brzmi to zgrabnie po polsku. Nieco perfidii doznał ze strony Basków i Pisze ów Eginhardt, że w trakcie tej bitwy zginął seneszal Egichard, Eg e, oprócz niego Anselm Comes Palati, czyli Kont du palais, hrabia pałacowy, a także Roland, Duke Marchi Bretońskiej. Wśród wielu innych. Ten Roland już się pojawia, widzą Państwo, w roku 830. To nie była postać legendarna, ten Roland, bohater pieśni o Rolandzie. Tutaj na marginesie powiem, tutaj yy, wspomniałem, że Eggipcjald był yy, seneszalem. Otóż seneszal był to najwyższy rangą urzędnik świecki w państwie franków. Po zniesieniu przez Pepina w roku 751 urzędu majordoma, czy majordomusa, jak to woli. Słowo seneszal pochodzi z języka pragermańskiego. Złożenie składające się z dwóch wyrazów: sini, starszy, skalk, sługa. Sini, skalk, seneschal – starszy, sługa. Dosłownie. Cel ataku baskińskiego był podobno mm, rabunkowy. W Wita Karoli czytamy, że Baskowie chcieli złupić bagaże franków. Bagaże franków. Z kolei historyk arabski, 13-wieczny historyk arabski Ibn al atir pisze w swojej kronice, że gubernator Saragossy. Ben al-Arabi zbuntował się przeciwko emirowi Kordoby i wezwał Karola na pomoc. Karol przybywa z misją pokojową, ale w międzyczasie Ben al-Arabi się rozmyślił. Nie chciał już tej pomocy i nie chciał misji pokojowej, ale Karol się nie rozmyślił. I wciąż chciał przeprowadzić swoją misję pokojową. Więc pozwał tego Ben al Arabiego i chciał go uprowadzić do siebie. Synowie Ben al Arabiego, jak czytamy u tego XIII-wiecznego kronikarza arabskiego, odbili ojca w Pirene, kiedy Karol się przeprawiał przez Pireneje w przełęczy Choncevaux. Odbili ojca yy, i widzimy, że tutaj u tego XIII-wiecznego kronikarza arabskiego to już nie Baskowie pobili Franków, ale Saraceni, wspomagani przez Basków, muzułmanie, wspomagani przez Basków, pobili Franków. Czyli tutaj już jest inny aspekt. Być może, że Eginhardt w roku 830 chciał usunąć tych saracenów. Nie chciał przekazywać potomności, że Karol został pobity przez muzułmanów. Bo byłaby to przegrana w wojnie świętej. Na dobrą sprawę. Sprawę, prawda? Natomiast u tego XIII-wiecznego kronikarza arabskiego czytamy inną wersję wydarzeń. Tak czy owak, to wydarzenie, ta klęska pod Honso -e 15 sierpnia 778 roku wywarła ogromne wrażenie na świadomości narodowej Francuzów. U pewnego historyka angielskiego w jego kronice z początku XII wieku czytamy, że w roku 1066, przed bitwą pod Hastings, znana bitwa, pewien żongler, ale to niekoniecznie ten, który żonglował kulkami, pochodniami itp. Żongler, przy okazji innego wykładu będę o tym mówił, to był także pieśniarz. Ten, który wykonywał pieśni. Żonglerzy robili dosłownie wszystko. To był taki, my mówimy, żongler nam się kojarzy z cyrkiem. A to niekoniecznie, wtedy to nie było tak. Więc przed tą bitwą pod Hastings pewien żongler, który był jednocześnie rycerzem, pieśniarz, rycerz o imieniu Taifeh, Proszę zobaczyć, jakie piękne imię. Tajfer, czyli tnący żelazo. Rycerz tnący żelazo. Czyli dzielny rycerz, silny, prawda? Który był zdolny. Oczywiście przesada, to była przesada. E, hiperbola, hiperbola, ale nieważne. To był jego przydomek. Ten Tajfer przed tą bitwą zaintonował, jak czytamy w kronice angielskiej z początku XII wieku, żeby zachęcić Normanów do walki, dodać im odwagi, animuszu. Zaintonował Kantylena Rolandii, czyli pieśń o Rolandzie. Ale to nie tę pieśń, którą my dzisiaj znamy, prawda? Czyli bardzo długi utwór, rękopis oksfordzki ma kilka tysięcy wersów, konkretnie 4002 wersy. Ale chodzi o Kantylenę jako krótką pieśń, opowiadającą o Rolandzie. Czyli ten Roland, przykład bohaterstwa, prawda? żeby zachęcić normanów do bitwy, yy, zanim powstała pieśń o Rolandzie na przełomie XI i XII wieku, proszę zobaczyć, ta, ta bitwa miała miejsce kilka stuleci wcześniej. prawda? Zanim powstała pieśń o Rolandzie na przełomie XI i XII wieku, to są dowody pisane, do dzisiaj istniejące, że ta tradycja, pamięć o tych wydarzeniach, była podtrzymywana. I tak. Między rokiem 980 a 1030 powstaje tak zwany fragment haski. Krótki tekst znany dzisiaj le Fragment de la E, mówimy po francusku. Fragment haski. Tutaj chcę powiedzieć powiedziałem między rokiem 980 a 1030, bo zazwyczaj w przypadku tekstów średniowiecznych nie, post, nie potrafimy ustalić precyzyjnej daty. One nie noszą nazwy wydawcy, miejsca wydania, daty wydania i tak dalej. Nie ma żadnej strony redakcyjnej, stopki redakcyjnej, nic takiego nie istnieje, prawda? Ustala się terminus postkwem i terminus antekwem, czyli termin, po którym, czyli inaczej datę, po której powstał tekst i datę, przed którą powstał tekst, prawda? Tutaj fragment Husky między rokiem 980 a 1030 powstaje. Nie, nie będę przytaczał argumentów, dlaczego tak się dzieje, bo nie mam na to czasu i byłaby to dygresja niepotrzebna, gdzie pojawiają się przyszli bohaterowie pieśni o Rolandzie, ci, którzy zginęli w czasie bitwy pod Ronsevo z kolei między rokiem 1065 a 1070, czyli nie wiem, powiedzmy na 30 czy 40 lat przed powstaniem pieśni o Rolandzie w tej postaci, w jakiej my ją znamy, powstaje tak zwana nota emilianense, która zawiera streszczenie pieśni o Rolandzie. Więc jest cała tradycja, prawda, od czasu tej bitwy. Do czasu powstania tej słynnej pieśni o Rolandzie, e, arcydzieła, e, kiedy pamięć o tych o tym wydarzeniu, o tej bitwie była przechowywana. Też e, w dokumentach, czyli w tak zwanych dyplomach, chodzi teraz już nie o teksty literackie, ale w dokumentach z XI wieku, z całego XI wieku bardzo często można spotkać pary braci. Są, są, prawda, są wymienieni bracia z danej rodziny, którzy tam, nie wiem, gdzieś coś komuś sprzedawali czy coś od kogoś kupowali. Takie dokumenty z XI wieku. I bardzo często występują pary braci o imionach Oliwier i Roland. Prawda? Bohaterowie w pieśni o Rolandzie. Czyli jak bardzo to było popularne, to wydarzenie, jak bardzo po było popularne, skoro ludzie nadawali swoim synom. Mieli dwóch synów na przykład, tak? I jeden był Roland, a drugi Oliwier. Z tym, że zawsze Oliwier jest starszy, a Roland młodszy. To jest ciekawe. W pieśni o Rolandzie jest taki wers. Roland est proz, Oliver est sage, czyli Roland est prez, Olivier est sage, dzisiaj byśmy powiedzieli po francusku. Czyli Roland jest mężny, a Olivier mądry, roztropny. Dlatego być może starszy brat miał na imię Olivier, prawda? Mówię o tych autentycznie istniejących braciach w XI wieku, jako starszy i mądrzejszy, a Roland właśnie był bratem młodszym. To takie ciekawostki. Jednak Karol y, nie przestanie, mimo tej porażki, Karol nie przestanie przejść w kierunku Hiszpanii. Później powstanie tak zwana Marchia Hiszpańska, y, La Marche d'Espagne, ze stolicą w Barcelonie. Karol stanowi wsparcie dla Papieństwa, co już udowodnił wcześniej i dorównuje cesarzom wschodnio-rzymskim. Jest również uznany przez kalifat w Bagdadzie, cieszy się szacunkiem i z tym kalifatem w Bagdadzie utrzymuje nawet jakąś formę kontaktów. W roku 794 po okresie życia na wpół koczowniczego postanawia osiąść w Akwizgranie. Akwisgran, który staje się stolicą jego y, imperium. Y, dzisiaj Akwisgran znajduje się w Niemczech, po niemiecku Aachen, prawda? Po francusku Aix-la-Chapelle, po polsku Akwisgran, gdzie, y, chociaż dzisiaj Polacy coraz częściej mówią Aachen zamiast Akwisgran, gdzie każe sobie wybudować przepiękny pałac w stylu romańskim oraz który, który, ten pałac, który staje się siedzibą wspaniałego dworu oraz ważną budowlę religijną, kaplicę pałacową. Powstaje tam coś w Akwizgranie, powstaje coś w rodzaju Nowego Rzymu. I to właśnie tam, w Akwizgranie, w umysłach jego doradców, rodzi się pewna idea, a mianowicie idea. Odnowienia w osobie króla franków i króla longobardów, odnowienia w jego osobie godności cesarza zachodnio-rzymskiego. Yy, wiadomo, cesarstwo zachodnio-rzymskie nie istnieje od roku 476. Więc chco, rodzi się ta idea odnowienia w nim godności władcy Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Idea to jest, bardzo, to jest coś bardzo ważnego. Kiedy w roku 1821 proklamowano niepodległość Grecji, to komuś w czyimś umyśle wtedy zrodziła się idea, żeby z tych historycznych Aten zrobić stolicę Grecji. Z tym, że ile wtedy liczyły Ateny? 3 tysiące mieszkańców w roku 1821. A ile liczą dzisiaj? 3,5 miliona. Bo ktoś miał ideę. Yy, są różne idee, dobre i złe. I one przeradzają się w czyn. Yy, prawda? Yy, I tak samo rodzi się ta idea w umysłach doradców Karola Wielkiego. Sprzyjają temu okoliczności, ponieważ od roku 797 w Bizancjum nie ma cesarza, a w zasadzie na tronie zasiada tam kobieta, cesarzowa Irena, nieuznawana przez państwo franków. Poza tym, w roku 799 papież Leon III. Zostaje w wyniku rewolty wypędzony z Rzymu. Jakiś spisek przeciwko papieżowi. Papież zostaje oskarżony o cudzołóstwo i wiarołomstwo, a przecież jest to przyszły święty Leon. To niemożliwe, żeby tak było. To były oszczerstwa. Nie wiem, może wywiad, służby bizantyjskie działały w Rzymie, i, i, i do tego doszło. Święty Leon. Oczywiście nie wiedział on wtedy, że jest święty, bo gdyby wiedział za życia, że jest święty, to nigdy nie zostałby świętym. Rzecz jasna. I ten Leon III zostaje wypędzony z Rzymu. No i gdzie ma szukać pomocy? Gdzie ma szukać pomocy? U Karola. Więc udaje się do Karola, tam jest przyjęty. I jesienią 800 roku Karol postanawia papieżowi pomóc. Wyrusza wraz z nim do Rzymu. Ale kiedy Karol, gdzieś wy, kiedy Karol gdzieś wyrusza, to przecież nie podróżuje sam. Wyrusza z nim cała jego armia. Wyruszają y, Wielmożowie Królestwa. Y, wyruszają biskupi, opaci, cała świta, a rusza wraz z nim. Wszyscy udają się do Rzymu i 1 grudnia 800 roku w bazylice świętego Piotra. Karol otwiera synod, którego celem jest oczyszczenie papieża z zarzutów. Z zarzutów o co? O cudzołóstwo i wiarałomstwo. Więc 23 grudnia tego samego roku, 800 roku, papież zostaje ostatecznie oczyszczony z zarzutów. A jego oskarżyciele, no cóż, yy, wtedy to... Nie było, tych komis... nie, nie było żadnej komisji, która badała sprawę nie wiadomo jak długo, bez jakichś drastycznych konsekwencji. Po prostu jego oskarżyciele zostali skazani na śmierć. Którą... Więc wtedy nikt się nie bawił, no, była to bardzo poważna kara. No, zamieniono tę karę śmierci na dożywotnie wygnanie, ale to i tak było dotkliwe. Więc Karol po raz kolejny ratuje chrześcijaństwo. Po raz kolejny ratuje chrześcijaństwo tak jak ratował je wcześniej i tak jak jeszcze wcześniej ratował jego ojciec. Po raz kolejny powtarzam, można według mnie bez problemu, bez problemu postawić tezę, że gdyby nie pierwsi Karolingowie, to z ludzkiego punktu widzenia Kościół rzymski mógłby się nie ostać. I niedługo potem, mianowicie w dniu Bożego Narodzenia 800 roku. Czyli 25 grudnia Karol zostaje koronowany przez Leona III na cesarza. Zostaje koronowany na cesarza. No dlaczego w Boże Narodzenie? To już ostatnio wspominałem, że wszystkie najważniejsze, bardzo istotne wydarzenia które można było zaplanować właśnie miały miejsce w dniu Bożego Narodzenia, ponieważ to była rocznica pierwszego dnia nowej ery. To było bardzo ważne, to było bardzo ważne. I wtedy właśnie Leon III koronuje Karola na cesarza, a lud rzyms oczywiście w obecności zgromadzonego ludu rzymskiego i ten lud trzykrotnie wtedy wykrzykuje na jego cześć: "Karolo Augusto!" adeo coronato, manio et pacifico imperatori romanorum, vita et victoria, vita et victoria, prawda? Czyli Karolowi Augustowi, wielkiemu i y, pokojowemu cesarzowi Rzymian. Życie i zwycięstwo, vita et victoria, życzą mu życia i zwycięstwa. Od tej chwili Karol Wielki, Karolus Magnus, jest nowym cesarzem Zachodu. Tutaj papież jawi się jako osoba, można powiedzieć, bierna. To znaczy Karol przywraca go na tronie papieskim, a z kolei on koronuje go na cesarza, żeby zapewnić sobie powiedzmy takiego ochroniarza. Ale tak nie było. Należy spojrzeć na te wydarzenia. Z innej perspektywy, uwzględniając y, szeroki kontekst historyczny, geograficzny, a przede wszystkim religijny. Y, otóż, jak wiadomo, jak wspomniałem i jak wiadomo, cesarstwo zachodnio-rzymskie upadło w roku. Teraz chciałbym krótko przedstawić ten kontekst. kontekst. Y, cesarstwo zachodnio-rzymskie. Upadło w roku 476. Jednak zanim upadło, bardzo przyczyniło się do rozwoju chrześcijaństwa, a po upadku Rzym nadal prowadził intensywną działalność misyjną. To jeszcze z czasów rzymskich pochodzi chrystianizacja takich krajów jak Hiszpania, Anglia, Irlandia, oczywiście Galia. Natomiast cesarstwo bizantyjskie kurczyło się. A w podległej mu Afryce i Azji chrześcijaństwo traciło grunt. Otóż te kraje opanowała nowa religia, jak wiadomo, Islam, czyli muzułmanizm, zwany także mahometanizmem. Od swojego założyciela, Mahometa, który żył w Arabii w pierwszej połowie VII wieku po Chrystusie i który był y, bogatym kupcem, jak wiadomo, i przewodnikiem karawan. Nawracanie na islam odbywało się przy pomocy miecza i ognia. Nawracanie było podbijaniem, a podboje, szły bardzo szybko. Już około roku 640 muzułmanie odbili z rąk Bizantyńczyków yy, Syrię, Palestynę, Egipt, oczywiście całą Arabię. A w roku 711 przeprawili się przez wąską cieśninę gibraltarską. I zaczęli podbój Hiszpanii w 711. I proszę zobaczyć, już w 732 przekroczyli Pireneję i próbowali pójść dalej, ale zostali powstrzymani przez Karola Młota. Być może nie doszliby do przyszłej Polski wtedy, prawda? Ale było, było co y, zajmować. I w roku 732, powstrzymaniem przez Karola młota pod Płatie, w zasadzie między Tuch a Płatie, ale bliżej Płatie niż Tuch, więc bitwa ta znana jako bitwa pod Płatie, Karol Młot, skąd jego przydomek? Młot, młot, być może umiał mocno uderzyć młotem w czoło, prawda? Stąd ten młot. To, to proszę tego nie traktować poważnie, to moja taka yy, hipoteza. Zastanawiać musi fakt, że Bizantyjczycy nie tylko nie nawrócili żadnego e, muzułmanina, ale sami ulegali wpływom islamu. I tak na przykład e, cesarz kazał, bizantyński cesarz kazał powyrzucać z cerkwi obrazy i je spalić. Jest to okres obrazobórstwa który trwał od roku 717 do 842, czyli całych 125 lat. Żadnych obrazów. Prawda? Widoczny jest tutaj wpływ islamu właśnie. I tak, a i ten okres obrazobórstwa zakończył się w roku 842. Przyszedł i minął z rozkazem rządowym, z rozkazem cesarza, czyli jedni cesarze palili obrazy. A drudzy kazali je malować na nowo i zawieszać w cerkwiach. A dla cerkwi bizantyjskiej rozkazem było wszystko to, co nakazał cesarz. To zupełnie inaczej niż w kościele zachodnim. Więc podczas gdy katolicyzm wymaga, żeby. Duchowna władza była niezależna od władzy świeckiej, tak jak w państwie Chlodwiga, to już Chlodwik po swoim chrzcie wprowadził w swoim państwie tę zasadę, rozdział władzy duchownej i świeckiej, ale na tej zasadzie, że nie na tej zasadzie, że kościół nie ma nic do powiedzenia w życiu publicznym, tylko że władza świecka nie wpływa na kościół, to w Bizancjum z kolei cesarza zrobiono głową kościoła. Więc można powiedzieć, że religia na usługach państwa. Dlaczego? Bo Bizancjum odrywało się od jedności z Rzymem, odrywało się od Kościoła, popadało w schizmę. To popadanie w schizmę było długim procesem, bo ta data znana nam, rok 1054, kiedy, poba, kiedy popadło w schizmę ostatecznie, to jest jedynie data symboliczna. Natomiast to popadanie w schizmę było rozciągnięte w czasie. Yy, łączyło się z tym wszystkim przesadne mniemanie o władzy monarszej, o władzy cesarskiej, o władzy rządu. Zasadą Bizancjum, które popadało w schizmę, potem definitywnie w nią popadło, tutaj wybiegamy już trochę w przyszłość, ale muszę pociągnąć ten wątek. Zasadą Bizancjum stała się tak zwana wszechmoc państwa, przy czym władza, cesarz nie muszą się przejmować żadną moralnością. Nie, I bizantyńczykom nie wolno było zastanawiać się nad wolą cesarza. Dlaczego tak, a nie inaczej? Więc pomiędzy Rzymem a Bizancjum nastała nie tylko schizma, ale także zupełnie odmienne poglądy na życie zbiorowe. Czyli różnica cywilizacji. Inna wykształciła się cywilizacja w Bizancjum, a inna cywilizacja wykształciła się w Rzymie. Kościół zachodni zbierał po starożytnych yy, Rzymianach wszystko, co było dobre, bo wszystko, co dało się pogodzić z chrześcijaństwem. Bo przecież nawet w czasach pogaństwa w starożytnym Rzymie, było jednożeństwo, nietykalność własności prywatnej, nawet w późnym cesarstwie obowiązywała praworządność. Tak dużo się dzisiaj mówi o praworządności w Polsce, a co to jest ta praworządność? Praworządność znaczy, że nawet głowę państwa obowiązuje prawo. Panował u Rzymian ład i porządek. Bezpieczeństwo i trwałość stosunków. To wszystko przejmował Kościół i tego wszystkiego bronił. Podobnie jak przejmował naukę, literaturę, sztuki piękne, całe umysłowe dziedzictwo po starożytnym świecie. Bo przecież, gdyby nie Kościół średniowieczny, to by nic nie zostało z tego umysłowego dziedzictwa po starożytnym Rzymie. Gdyby nie średniowieczni kopiści, to by gdyby nie ich praca mozolna, to naprawdę nic by nie dotarło do czasów humanizmu i renesansu, który to humanizm stanowił, część renesansu, prawda, tego słynnego, to ci humaniści nie mieliby czym się interesować i co zbierać nawet. Więc Kościół, postawiwszy na czele całego życia zbiorowego, zasadę dwoistości władzy, czyli odmiennej duchownej i odmiennej świeckiej, wytworzył nową cywilizację. Tę cywilizację nazywamy łacińską od języka, prawda? Od języka e, przyjętego od starożytnego Rzymu. Który to język stał się językiem kościoła oraz językiem powszechnym nowej cywilizacji. Tej cywilizacji Bizancjum nie tylko nie przyjęło, ale także zaciekle ją zwalczało. Yy, więc kiedy cesarze bizantyjscy, pozbawieni yy, panowania w Azji i w Afryce, kiedy byli pozbawieni panowania w Azji i w Afryce przez islam, to chcieli pozyskać zwierzchnictwo nad Europą. Ale papieżstwo sprzeciwiło się temu. A papież Leon III właśnie dlatego wznowił cesarstwo zachodnio-rzymskie, ażeby zatamować szerzenie się Bizantynizmu. Ponieważ to już wtedy była wojna cywilizacji, wojna pomiędzy, tutaj, w, w, wojna pomiędzy cywilizacją bizantyjską a cywilizacją łacińską. Prawda? Więc w umyśle papieża zrodziła się idea, żeby wszystkie państwa katolickie połączyły się w jeden związek. Pod świeckim przywództwem cesarza i pod duchowym zwierzchnictwem papieża. Taka była idea. Wybór papieski padł na osobę Karola Wielkiego, najpotężniejszego ówczesnego władcę katolickiego króla Franków i króla Longobardów. I tego największego monarchę katolickiego, z, tego, z tych właśnie powodów, 25 grudnia 800 roku, w dniu Bożego Narodzenia, papież koronował w Rzymie na cesarza, a lud rzymski życzył mu życia i zwycięstwa. Papież przymykał oczy na niemoralne życie Karola. Tak jak powiedziałem, on wielką słabość do kobiet. Byleby tylko wprowadzić równowagę pomiędzy wschodem a zachodem, jak wiadomo, nie powiodły się wspaniałe zamiary papieskie związane z cesarstwem Karola Wielkiego. Nie powiodły się. Nie, yy, yy, wprawdzie nie, nie szerzyło się panowanie bizantyjskie na zachodzie, ale rozprzestrzeniała się cywilizacja bizantyjska. Dlaczego? Ponieważ monarchom. Książętom, królom bliżej było do bizantynizmu, bliżej było, y, 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 bardziej im dogadzało bizantyńskie pojmowanie władzy rządowej niż rzymskie, katolickie pojmowanie władzy. Więc wówczas nastała długa wojna dwóch cywilizacji, dwóch cywilizacji, i być może ta wojna trwa do dzisiaj. Ale wróćmy do osoby Karola Wielkiego. Więc państwo Karola Wielkiego jest rządzone bardzo sprawnie. Raz do roku ma miejsce zjazd wszystkich Wielmożów Królestwa. Tym Wielmożom towarzyszą przedstawiciele władzy duchownej, czyli zbierają się markizowie, hrabiowie, biskupi, opaci jest to tak zwane placitum generale. Placitum generale, ten doroczny zjazd wszystkich wielmożów królestwa. I to właśnie tam, podczas tych dorocznych zjazdów zapadają ważne decyzje dla państwa. Rozpatrywano tam wszystkie problemy cesarstwa, ustanawiano prawa, Oczywiście, ci, którzy się tam zjeżdżali, nie otrzymywali żadnych diet. Oni tam jechali na swój własny koszt, prawda? Spisywano te prawa, przedtem je ustanawiano, następnie urzędnicy je przepisywali, dzieląc tekst na rozdziały. Potem zaopatrzone w podpis i pieczęć Karola, te decyzje były następnie rozpowszechniane we wszystkich prowincjach cesarstwa była to oczywiście forma centralizacji władzy forma centralizacji yy, władzy odziedziczona po czasach merowińskich na poziomie lokalnym władza spoczywa w rękach hrabiów jest około 500 takich hrabiów w cesarstwie karola wielkiego a każdy z nich Stoi na czele hrabstwa, które wtedy nazywane jest pagus. Od tego słowa pagus pochodzi francuskie PI, czyli kraj, kraina. Prawda? Ci hrabiowie posiadają władzę administracyjną i militarną. Utrzymują się oni z podatków, które pobierają na ziemiach. Które to ziemie cesarz dał im tymczasowo we władanie. Są oni bezpośrednio zależni od cesarza. Cesarz dał im ziemię, oni mają z czego się utrzymywać i dochowują mu wierności. W czasach Karola Wielkiego ci hrabiowie jeszcze nie są dziedziczni. Podobnie jak to było w czasach Karola Młota, o czym wspominałem ostatnio, kiedy Karol Młot, żeby sobie zjednać arystokrację w państwie Franków, rozdawał niektórym yy, władcom, wielmożom. Yy, w francuskim języku oni byli nazywani baronami, baron. Baron nie był tytułem szlacheckim wtedy tylko oznaczał wartość moralną, czyli baron to znaczy ktoś dzielny, od łaciny ludowej baron w akuzatywie baronem, to do akuzatywy baronem pochodzi bachą, baron, prawda? Więc Karol Młotek rozdawał tym barolom, przepraszam, baronom pewne beneficja, konkretnie beneficja kościelne, z których oni czerpali korzyści, a, po, a kiedy umarli, to wracały one do swoich pierwotnych właścicieli. Podobnie robi Karol Wielki, i za jego czasów ci y, hrabiowie, którzy, otrzymu, którzy utrzymują się z tych ziem, które Karol dał im w posiadanie, ci hrabiowie jeszcze nie są dziedziczni. Oni staną się dziedziczni dopiero od roku, począwszy od roku 840. Widzą Państwo, tak właśnie rodzi się system feudalny. Y, z kolei biskupi ża, y, zarządzają na terenie City. Oprócz tego. Karol posiada e, urzędników mobilnych, tak zwani Missi Dominici, posłańcy Pana. Ci urzędnicy podróżują parami po całym królestwie i kontrolują działalność hrabiów. Kontrolują ich działalność. Tym samym, jest to również oczywiście forma centralizacji władzy, tym samym Karol Chce zapewnić swojemu państwu spójność. Nie należy jednak przesadzać z tą spójnością i stabilnością imperium Karolińskiego, ponieważ rozległość jego terytorium, poza tym słabo zakorzeniona idea państwa, niepewność granic, ciągle zagrożonych militarnie, to wszystko sprawia, że jest to twór Kruchy. Czasy Karola Wielkiego to wielki rozwój kultury. Chodzi tutaj o ten słynny renesans karoliński. Renesans, prawda? Przedrostek Re, czyli który to przedrostek Re. O, oznacza powtórzenie się czynności, czyli odrodzenie. Rodzenie plus od odrodzenie. Renesans, prawda? Renesans karoliński, którego siłą napędową z całą pewnością był Karol Wielki. Właśnie wtedy pojawia się nowe pismo. Karolina. Po francusku la Caroline. Zwana także Minuskułą Karolińską, la Minuscule caroline Jest to rodzaj bardzo wyraźnego, średniowiecznego pisma, wypracowany w IX wieku przez cesarską kancelarię we współpracy ze słynną akwizgrańską szkołą pałacową, o której będę mówił za chwilę. Karolina. Bardzo wyraźne średniowieczne pismo. Tutaj jako ciekawostkę powiem, że na Karolinie wzorowali się piętnastowieczni twórcy antykwy humanistycznej, a także Karolina po wynalezieniu druku. Chociaż no, prawda, przez Gutenberga, tak, choć niektórzy twierdzą, że już Chińczycy w IX czy X wieku znaleźli druk, jest wiele różnych hipotez, ale przyjmijmy, że po wynalezieniu druku przez Gutenberga ta Karolina stała się prototypem kroju łacińskiej czcionki drukarskiej, a w konsekwencji prototypem także dzisiejszych krojów pism. Okrągła minuskuła karolińska to trzeba było stworzyć, bo tak jak mówiłem, pisanie było sztuką, prawda? Tak jak dzisiaj graficy na przykład tworzą różne nowe czcionki, tak? To trzeba, ja, ja się na tym nie znam. Ja nie jestem grafikiem komputerowym, ani nikim takim, ale stworzenie te, takiego pisma to naprawdę wymagało pomysłu i wymagało pracy, więc. Ta Okrągła Minuskuła Karolińska łączyła w sobie cechy różnych rodzajów pism. Ta reforma pisma wyrastała być może z potrzeby posiadania e, estetycznych i łatwych w czytaniu świętych kodeksów, czyli świętych ksiąg. W średniowieczu kodeks to nie znaczy Jedynie i wyłącznie zbiór praw, ale kodeks to jest księga w tej postaci, jaka jest nam dzisiaj znana, bo wcześniej to były zwoje pergaminowe, które nie były kodeksami. Więc być może ta reforma pisma podjęta przez klasztory, pod, oczywiście dzięki impulsowi, który dał Karol Wielki, wyrosła z potrzeby i chęci posiadania estetycznych, świętych kodeksów, łatwych w czytaniu. I tak nieco później, prawda? Ale na przykład w klasztorze św. Marcina powstały najpiękniejsze kodeksy epoki: Ewangeliaż Lotara albo Biblia Karola Łysego najpiękniejszy kodeks. Minuskuła karolińska była pismem uniwersalnym, doskonale wyglądała w kodeksach, czyli w księgach ale nadawała się również do dokumentów, chociaż w dokumentach była przyjmowana dość powoli, wprowadzano ją znacznie wolniej niż w przypadku kodeksów, czyli ksiąg. Ostatecznie jednak do końca XI wieku Karolina przyjęła się we wszystkich kancelariach Europy. Nikt tego nie narzucał żadnym, Rozporządzeniem. Nie było żadnego nakazu. Tylko to pismo miało wysoką jakość. Więc dążono do y, wartości wyższej, do jakości wyższej. Tu nie było rozporządzenie na zasadzie marchewka jest owocem, po to, żeby Portugalczycy mogli mieć swój dżem z marchewki. Nikt nikogo do niczego nie zmuszał. Dobrowolnie przyjmowano wartość wyższą. I tym samym do końca XI wieku, Karolina przyjęła się we wszystkich kancelariach Europy. Czyli Europa osiągnęła jednolitość graficzną, ale w sposób całkowicie dobrowolny. Nie było żadnych, żadnych rozporządzeń w tym kierunku: nic z tych rzeczy. Dobrowolny, bo to była wartość wyższa, jednolitość graficzna Europy, która później. E, została osiągnięta dopiero w czasie, gdy wynaleziono druk, prawda? W wieku XV. E, tutaj mogę jeszcze powiedzieć, że, w tej Karoli że, że Karolina była jednocześnie pismem bardzo e, ozdobnym. Szczególnie zdobiono podłużne czcionki wyciągniętych liter. Przepraszam, podłużne trzonki wyciągniętych liter wysokich, a szczególnie zdobiono te trzonki wyciągniętych liter wysokich w pierwszym wierszu na stronie danego tekstu. I ta, na, ta Karolina nosi nazwę Skryptura Longior. Karolina była pismem doskonałym. Ta doskonałość pierwotnej formy Karoliny, minuskuły karolińskiej, przejawiała się również w odporności na zmiany, na, na zmiany stylistyczne. Tak więc mijały dziesięciolecia, a litery Karoliny nie zmieniały się. Tak więc dzisiaj, jeżeli chcemy datować rękopis, jedynie na podstawie pisma, nie mamy na przykład miniatur, których styl pozwala datować rękopis, albo nie mamy innych wskazówek, które pozwolą ustalić terminus post i terminus ante o których, to, o których przed chwilą niedawno dzisiaj wspominałem. I chcemy to robić jedynie na podstawie pisma, to na, to na podstawie Karoliny nie da się tego zrobić. Znaczy, kiedy rękopis jest napisany Karoliną, nie da się tego zrobić, ponieważ Karolina przez długie dziesięciolecia była odporna na zmiany stylistyczne. Później, kiedy w średniowieczu pojawią się inne rodzaje pism, pismo gotyckie, to yy, na, na przykład to łatwiej jest datować, ustalić przedział kilkudziesięciu lat. Ale w przypadku Karoliny nie da się powiedzieć, czy jest to wiek X czy 11. prawda? Jest o wiele trudniej. Yy, więc te prace nad poprawieniem pisma były jednym z elementów reformy szkolnictwa, a reforma szkolnictwa, z kolei, była fragmentem zakrojonych na szeroką skalę działań na rzecz podniesienia poziomu kultury. Właśnie ten renesans karoliński. Yy, żywy udział w tej reformie szkolnictwa I w tym podnoszeniu poziomu kultury brały szkoły klasztorne z najsłynniejszą szkołą świętego Marcina w tuch. Opatem tego opactwa w latach 796-804 był słynny Alcuin, Mnich angielski, mnich przybyły z Anglii w końcu VIII wieku wraz z wieloma innymi mnichami. Anglosaskimi i irlandzkimi. Centrum życia intelektualnego mieści się w Akwizgranie, Achen Ex La Chapelle. Dlaczego w Akwizgranie? Ponieważ taka była wola cesarza. Zbierają się tam y, teologowie, y, uczeni, poeci, którzy w pałacu w tym pięknym romańskim pałacu wybudowanym na rozkaz Karola mieszkają przez okrągły rok, tworząc tak zwaną Akademię Pałacową, l'Académie Palatine, Akademia Pałacowa. Owa Akademia, inaczej szkoła, została założona przez Alkwina, kościelnego doradcę Karola i Przyszłego opata, tak jak powiedziałem, opactwa świętego Marcina Tuch. Ta nazwa, Akademia Pałacowa, jest nazwą nadaną później. W zasadzie dopiero w XVIII wieku nadano tej formacji, która raczej w czasach wtedy była formacją nieformalną. E, tej, e, tę nazwę Akademia Pałacowa nadano dopiero w XVIII wieku. Każdy członek Akademii przybierał jakiś pseudonim. Pseudonim e, jakiegoś e, poety. I tak Karol jako król, potem cesarz, e, przybrał sobie pseudonim Dawida e, z wiadomych powodów, prawda? Prawdopodobnie ta akademia nie zbierała się w żadnym konkretnym miejscu, ponieważ Karol lubił y, słuchać y, poezji czy prowadzić jakieś dysputy na tematy teologiczne, zarówno wtedy, kiedy brał. Kąpiel, a nawet przy stole, kiedy spożywał posiłek. Chcę przez to powiedzieć, że nie było prawdopodobnie konkretnego miejsca w tym pałacu, gdzie akademia by się zbierała. Tak jak dzisiaj Akademia Francuska zbiera się pod kopułą, pod tą kopułą słynną, złotą kopułą przy Kekonti w Paryżu, prawda? W tej szkole kształciły się dzieci, cesarskie, a także pensjonariusze, tak zwani nutriti, czyli syn, byli to synowie arystokratów, którzy się tam kształcili po to, żeby później w przyszłości yy, piastować różne ważne funkcje w państwie. W roku 788 Karol Wielki nakazuje otwarcie szkół we wszystkich diecezjach w swoim państwie. Czyli proszę zobaczyć, dbał o wykształcenie dzieci i młodzieży. We wszystkich diecezjach mają być otwarte szkoły. Karol czuwa także nad rozwojem studiów teologicznych, a także przyczynia się do formacji przyszłych duchownych. Tutaj mogę przytoczyć taki. Przykład jest to dowód, który do, y, dowód na piśmie, który do dzisiaj istnieje, więc żadna hipoteza. W tych czasach podobno poziom wykształcenia duchownych był bardzo niski. Do tego stopnia że nie umieli czytać Biblii po łacinie, nie, nie, nie byli w stanie sprawnie czytać wulgaty, prawda? Ta Biblia, tłumaczenie Biblii na łacinę przez świętego Hieronima, które to tłumaczenie nosi nazwę wulgaty. Więc Karol, żeby zadbać o, o to, żeby oni właśnie dokształcili się, w łacinie świętego Hieronima, być może prawdopodobnie łacinę ludową znali, ale żeby dokształcili się w łacinie świętego Hieronima, nakazał przygotowanie takiego glosariusza, czy glosarium słownika, prawda? Glosariusz, glossarium zawiera glosy, a glossa po łacinie znaczy wyjaśnienie czegoś, po francusku glos. I tak właśnie na Rozkaz Korola Wielkiego powstają tak zwane no, po francusku le glosses de Reichenau, czyli glosy z Reichenau. Możemy powiedzieć glossariusz czy glosarium z Reichenau które to glos, glos, glosariusz, glosarium zawiera słowa łacińskie z wulgaty przetłumaczone na język romański, czyli język francuski, bo wówczas nie istniała jeszcze nazwa język francuski, le français, w starofrancuskim mówiono później o francuskim, dzisiaj le français, prawda, ale wtedy mówiono le roman, Le roman de Gaulle, czyli romański, język romański z Gali. Więc w tych glosach z Reichenau zawarte są słowa z wulgaty, y, objaśnione w języku romańskim. Po to, żeby właśnie duchowni, byli, czy ci, którzy przygotowywali się do stanu duchownego, żeby byli oni w stanie czytać Biblię, po łacinie, czyli wulgatę, prawda to tłumaczenie Świętego Hieronima. Dzisiaj są zachowane tylko dwa rękopisy, zresztą są one niepełne. Tych, te, te, tego glosariusza z Reichenau, są one niepełne, fragmentaryczne, więc pierwszy zawiera jedynie 1000, pierwszy zawiera 1200 słów. Z wulgaty wytłumaczonych na język Romain de Gaulle, czyli Romański z Gali, czyli francuski, a drugi rękopis zawiera, zawiera tylko 84 słowa z wulgaty przetłumaczone na e, Romański z Gali, czyli francuski. Tylko jak mówię, one są niepełne, prawda? te rękopisy zachowane do dzisiaj. E, Karol broni czystej y, Łaciny, więc dla niego jest to Łacina świętego Augustyna i późnej starożytności. Y, Karol nakazuje także przepisywanie w klasztorach dzieł starożytnych autorów chrześcijańskich i pogańskich. Prawda? Więc y, powtarzam y, po raz kolejny, że gdyby nie praca średniowiecznych mnichów, to ze starożytności, ze spuścizny starożytnej niewiele by zostało. I Karol ma tę świadomość, więc nakazuje on przepisywanie tych dzieł. Właśnie w czasach Karola Wielkiego rękopisy, które wcześniej miały formę zwojów pergaminowych, ostatecznie przyjmują formę kodeksów, czyli ksiąg które, czyli tę postać, jaką my dzisiaj znamy w przypadku książki. Oczywiście to nie, też nie na rozkaz Karola Wielkiego tak się stało, e, prawda? ponieważ kultura powinna rozwijać się nie na rozkaz. Był to proces, który trwał długo. Ja chcę jedynie powiedzieć, że on się zakończył w czasach Karola Wielkiego, kiedy księga już definitywnie przestaje być zwojem pergaminowym, a staje się kodeksem. W ogóle w czasach Karola Wielkiego powstają najpiękniejsze rękopisy. Prawda? Pisano wtedy na pergaminie. Tak, w ogóle ta księga w postaci kodeksu. To jest prawdziwa rewolucja, ponieważ kiedy księga miała postać zwoju pergaminowego, no to nie dało się jej kartkować, to trzeba było przewijać. Natomiast tutaj łatwo można poruszać się w danym tekście, jak wiadomo. Ale zacząłem właśnie mówić o tym, że to właśnie w czasach Karola Wielkiego rękopisy naprawdę przybierają piękną postać. Są bogato iluminowane, czyli zdobione. Pisano na pergaminie, prawda? Pergamin jest biały, ale też ludzie mają, ci, ci, którzy produkują kodeksy, prawda? Mają też taką fantazję, żeby barwić pergamin na czerwono i wówczas pisano na nim szczerym złotem, lub żeby barwić go na czarno i wówczas pisano na nim srebrem. Prawda? To możemy sobie wyobrazić tylko, jak kosztowne było przygotowanie takiej księgi. I wreszcie to za sprawą Karola Wielkiego w Galii jest przyjęty śpiew liturgiczny, który nazywamy chorałem gregoriańskim. Da? Dzisiaj chorał gregoriański chyba nie występuje często w kościołach. Można go spotkać u Dominikanów albo w środowiskach tradycji katolickiej. Spotykamy się z chorałem gregoriańskim. Jest to tradycyjny, jednogłosowy śpiew liturgiczny kościoła łacińskiego. Legenda, popularna legenda łączy papieża Grzegorza Wielkiego z powstaniem chorału gregoriańskiego. ja nie jestem muzykologiem i nie potrafię się na ten temat wypowiedzieć natomiast dzisiaj też istnieją takie hipotezy że owszem ten śpiew nosi imię nosi swoją nazwę od papieża Grzegorza Wielkiego jednak istnieją hipotezy istnieje hipoteza zgodnie z którą jest to właśnie Karolińska synteza rzymskiego i galijskiego e, chorału. E, ale to taka hipoteza. Ja tutaj niczego absolutnie nie przesądzam, jedynie wspominam. Więc proszę zobaczyć, co my, co my mamy w czasach Karola Wielkiego. Jedno cesarstwo, jeden kościół, jedna wiara, jedno pismo, jeden chorał. Prawda? To podkreślanie jedności było jednym z priorytetów w tamtych czasach. Ale ja jeszcze raz chcę podkreślić, że jeśli był jeden chorał, czy jedno pismo, to nie dlatego, że ktoś wydał dekrety rozporządzenia, że marchewka jest owocem i tym podobnym. E, tak jak wspomniałem, do niedawna e, Francuzi uważali Karola Wielkiego za przodka Francji, podczas gdy Niemcy. Uważali go za prekursora Niemiec. Jednak trzeba powiedzieć, że obydwie perspektywy są słuszne i fałszywe jednocześnie. Dlaczego? Dlatego, że e, potrzeba będzie jeszcze dużo czasu, zanim po Karolingach pojawi się naród francuski i jeszcze więcej czasu, zanim pojawi się naród niemiecki. Prawdą jednak jest, że po raz pierwszy od czasu upadku Cesarstwa Rzymskiego, zachodnio-rzymskiego, Europa Zachodnia w czasach karolińskich stała się miejscem spotkania pod egidą wiary miejscem spotkania zdobywców i ludów podbitych, miejscem spotkania galów, Germanów, potomków starożytnych Rzymian. Była to swego rodzaju przelotna synteza, która później będzie inspirować różne dwuznaczne nostalgie. Jeszcze za życia Karola Wielkiego pojawiają się różne zagrożenia. Jednym z nich są Wikingowie. Wikingowie, którzy w języku staronordyckim nazywani Norman, czyli ludzie północy, Wikingowie, którzy na początku IX wieku stali się prawdziwym postrachem zachodniej części imperium. Plądrują, palą, zabijają, gwałcą. E, zaczynając od kanału La Manche, potem wybrzeże atlantyckie. E, wprawdzie nie są zbyt liczni ci wikingowie, ale są oni bardzo zuchwali i Frankowie nie mają na nich sposobu. E, Karol rządzi od ponad 40 lat, kiedy w roku 806, czując, że się starzeje, E, każe spisać swój testament i dzieli swoje imperium pomiędzy trzech synów. Najstarszy Karol otrzymuje Galię Frankijską i Germanię. Młodszy Pepin otrzymuje Italię i Prowansję. A z kolei najmłodszy Ludwik otrzymuje Akwitanię i Katalonię. Czyli widzimy tutaj, prawda, Karol dzieli Imperium pomiędzy synów. Jeszcze nie ma tej zasady, że najstarszy dostaje wszystko. To późniejsze prawo zwyczajowe francuskie, nazywane po francusku le droit sœurs*, czyli prawo starszeństwa. Jeszcze tego tutaj nie ma, ale widzimy już, już na tym już teraz widzimy, bo kiedy E, Pepin dzielił swoje państwo pomiędzy synów, to podzielił mniej więcej porówno. Kiedy Karol Młod dzielił pomiędzy synów, podzielił mniej więcej porówno, prawda? Podziały merowińskie również posiadały ten sam charakter. Natomiast tutaj widzimy na tym przykładzie to formowanie się prawa starszeństwa, ledrui DNS, bo ten Karol najstarszy otrzymuje większość ziem. Młodsi też coś otrzymują. Całkiem pokaźne terytoria, ale to już nie jest podział porówno. Ten dokument nie wspomina o godności cesarskiej, tak jakby nigdy, tak jakby miała ona nie być dziedziczna, lecz przywiązana do osoby Karola. Ten testament nigdy nie wszedł w życie. Dlaczego? Ponieważ kilka lat później, jeszcze za życia Karola Wielkiego, jego najbardziej ulubiony syn Pepin umiera, a po nim umiera yy, yy, najstarszy syn Karol i pozostaje jedynie Ludwik, syn Hildegardy, najmłodszy, jedyny dziedzic. Yy... W roku 813 Karol przekazuje mu w akwi zgranie koronę cesarską, temu jedynemu synowi, który mu pozostał, prawowitemu synowi, który mu pozostał. Przekazuje koronę cesarską w zgranie w roku 813. Eee, czyli widzimy, że Karol dba o to, żeby Korona przypadła jego synowi, pomimo wszystkich swoich zasług, pomimo, całej, pomimo swojej bardzo silnej pozycji, on nie jest pewny, jak postąpią baronowie, czyli wielmożowie, ale po polsku też można mówić baronowie, bachą, kiedy umrze. Czy oni wybiorą jego syna na króla? Czy oni na króla czy cesarza, prawda, raczej. Czy oni pozwolą mu zostać cesarzem? Nie jest tego pewny. Więc woli tego przypinować za swojego życia. I tak postąpi w przyszłości tenże jego syn Ludwik. Tak będą postępowali kapetyngowie. Kolejna dynastia. Dopiero czyli będą pilnowali tego, żeby za życia syn był koronowany na króla, bo nie, nie byli pewni, jak zdecydują wiermorzowie królestwa, ponieważ był zachowany ten zwyczaj wyboru króla, nawet jeżeli on był fikcją, to jednak zachowywano ten zwyczaj wyboru króla. Być może, że po śmierci króla, kiedy by była kwestia panowania jego syna, to ten zwyczaj, już by, ten zwyczaj wyboru być może już by nie był fikcją. On był fikcją za życia ojca. Oni się mieli zgodzić i się zgadzali, ponieważ żył ojciec, który miał swoją pozycję. W zasadzie ostatnim kapetyngiem, znaczy pierwszym kapetyngiem, który stwierdził, że nie musi już koronować swojego syna za swojego życia ponieważ pozycja dynastii była tak mocna, że on był pewny, że po, że po jego śmierci na pewno syn zostanie królem, to tym pierwszym kapetyngiem, który tak myślał, był dopiero Filip August, który umarł w roku 1223, a po nim został królem Ludwik VIII, jego syn, ojciec Ludwika IX świętego. To dopiero wtedy, prawda? Czyli pierwsza ćwierć, koniec pierwszej ćwierci XIII wieku. Zachowała się taka epopeja rycerska, Chanson de Geste, pod tytułem Le Couchonement de Louis, który, czyli Koronacja Ludwika, która właśnie opowiada o tym wydarzeniu. Ponieważ no, literatura i historia jakoś się zazębiają, prawda? Opowiada o tym wydarzeniu ta Chanson de Geste, le Couchonement de Louis. Widzimy tam właśnie starego Karola, ktu, s, 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 są wszyscy prawda, zgromadzeni e, Wielmożowie królestwa i on ich pyta, czy zgadzacie się, żeby mój syn został cesarzem? Oczywiście ma nadzieję, że wszyscy się zgodzą. Wszyscy się zgadzają, ale jeden się nie zgadza. Mówi ja się nie zgadzam. No i tu jest problem, prawda? Tu jest problem. Wtedy powstaje bohater tej pieśni, tej, prawda? Le couchement de Louis, koronacji Ludwika, Wilhelm z Orange, Guillaume d'Orange. Guillaume d'Orange jest postać historyczna. I ja będę o tym mówił przy okazji wykładu poświęconego literaturze starofrancuskiej francuskiej, o tym Wilhelmie, którego profesor Jacek Kowalski mediewista, historyk sztuki z Poznania, a jednocześnie tłumacz literatury starofrancuskiej i starooksytańskiej na język polski, jednocześnie poeta i pieśniarz, który posiada swój zespół, oni od, prawda, grają muzykę średniowieczną, Jacek Kowalski śpiewa pieśni i tak dalej. Przetłumaczył ciekawie to imię Guillaume de Honge, czyli Wilhelm, z Orange, a Orange chodzi o miasto Orange. Z tego czasu przetłumaczył go jako Wilhelm z Oranżady. To tak chciałem kawał powiedzieć, prawda? Ale to jest fakt, fakt. No dobrze, i wtedy, kiedy ten baron, ten Wielmorza, mówi: Ja się nie zgadzam. To Wilhelm z Oranżady wstaje, podchodzi do niego i zadaje mu taki cios pięścią w głowę, że mózg wylewa się na posadzkę. Prawda? No i zakończona sprawa. Cesarz Karol Wielki umiera w roku 814 po 43 latach rządów, jego następca nosi imię Ludwika Pobożnego. Louis le Pie, ludwik pobożny yy, po francusku Louis le Pie po francusku nazywany także Louis le de Bonheur, co yy, możemy tłumaczyć na język polski także jako ludwik dobrotliwy. Jest to ludwik pierwszy. Jest to ludwik pierwszy i jak wiadomo to imię yy, przyjęło się wśród monarchów francuskich. Wśród królów francuskich ten. Ludwik umrze w roku 840. Tym samym cesarstwo zostaje przedłużone o 26 lat. Ale o Ludwiku powiem już po przerwie. Teraz je zrobimy przerwę. Dziękuję.